Cześć. Dzień dobry. Robimy dzisiaj dalej ścieżkę. Pokażemy wam, jaki jest efekt. Co udało nam się zrobić, co jeszcze mamy do zrobienia. I co? Jajco. I chciałbyś coś powiedzieć jeszcze? Nie. No, także oglądajcie. Dzień drugi, gier i zabaw. Zaczyna się deszcz, także my kończymy na dziś. Przywiozłem zrębkę. Miała być super zrębka z czereśni, potem podobno ze śliwki. Cena dwukrotnie wyższa niż poprzednio. I niby teraz taka już ma być, 100 za metra, wcześniej było 100 za całego żuka. Jest to najgorsza zrębka, jaką do tej pory dostałem od tego kolesia i jeszcze nie wiem, czy to jest czereśni, czy śliwki liść. No nieważne. Tak to wygląda, na razie sypię tego tylko trochę. No bo te kostki się przesuwają, no one leżą na trawie, cudów nie ma, tak? Jutro podejmuję ziemię, tą samą co poprzednio i będę po prostu sypał ziemię tutaj na razie wzdłuż tylko, bo przywiozę 2 metry, więc nie wiem na ile to starczy. Ubijał ją trochę, żeby trzymała te kostki z drugiej strony i wtedy będę dosypywał tutaj zrębek do pełna. No i tak to wygląda na razie. Tutaj dojdziemy sobie ładnie dotąd. Dalej będzie prosto ścieżka tam do zagrody dla śmietników. Jakoś tutaj jeszcze pewnie też będzie ścieżka, żeby jeździć taczką, no bo przez ten próg to trochę będzie niewygodnie. Te takie te betonowe drewno gdzieś się sprzeda na Oliksie, a jak nie, to pójdzie na gruzik. Skrzypu się chyba nie wyzbędziemy do końca, bo tutaj tyle jest jego korzeni, że masakra. Agrowłóknina idzie na śmietnik, a kora, którą wiozłem z okolic Zadupia, chyba pojedzie z powrotem na Zadupie, bo już podsypaliśmy maliny i wszystko, co mogliśmy podsypać, i dalej zostało jej tyle. To już jest fajna, taka przerobiona, więc będzie akurat pod porówki, truskawki i w ogóle w przyszłym roku. No i tego iglaka, chyba też go teraz okopię go wokół, znaczy poprzecinam korzenie tak trochę za koroną jego i na jesień będziemy przesadzać. Że idę zrzucić zrębkę gdzieś na jakąś plandekę, żeby zrobić miejsce na ziemię, na pace i jutro ciąg dalszy zabawy. Dzień kolejny, zrębka zrzucona na podjazd. Trzeba zrobić miejsce ziemi. I dzisiaj wozimy to. I to. I już wiem, że zrębki dużo zostanie. Będę musiał ładować z powrotem. Wiesz, na Zadupie. Jeszcze sobie podjąłem taką szafeczkę piękną. Proszę bardzo. Jakość PRL-u. Kilka taczek później tak to wygląda. Tutaj deptuję. Obtukuję trochę te kamienie. No tak, żeby już po prostu się nie kiwały i dało się na nich po nich leść. To wtedy uznaję, że jest ok. Tutaj tak tyle, o ile nie chcemy już ciągnąć dalej tego tam muru obronnego, więc tu pod płot będziemy sypać tylko jakieś grosze albo wcale. No i tak to wygląda. No i nie wiem, czy mówiłem to, czy tylko to pomyślałem, ale założenie jest takie, żeby już tego nie kosić. Ale nie mamy kartonów. Ta trawa pewnie niedługo by to przerosła. Także będziemy to wszystko na razie przykrywać czarną folią i po prostu odkrywać sukcesywnie w miarę tego, jak będziemy dokupować jakieś rośliny, żeby to wsadzić. Także bardzo możliwe, że dosyć długo będzie to wyglądać chujowo. Ale takie są realia. Niestety wszystkie kartony pojechały na Zadupie, a teraz by się przydały. A więc maszeruję nową ścieżką. I dochodzę do punktu, gdzie jeszcze nowej ścieżki nie ma.
Za to jest trochę choinka odkopana. Dużo, dużo wolnego. Adrian. Dużo kory przerobionej. Będzie pod boróweczki. Tutaj druga kupa. No i teraz działamy tu, w tym obszarze, żeby ułożyć do końca ścieżkę, która idzie od tamtąd. Chciałbyś coś powiedzieć? A, dostałam w twarz tym. Masakra. Bo tu widzicie, jest pełno korzeni i te korzenie są od skrzypu, ale głównie od iglaków sąsiadki. Kto by się spodziewał? Kradły nam wodę. Tak, kradły nam wodę. I jedzie tir, więc nie będzie nas słychać. Dzisiaj kolejny dzień, kolejne nasadzenia. Mamy cynie. Tutaj są te cynie, co kupiłam wcześniej. Obsypane kwiatami. Więc posadzę je tu przed. Te. Mam ich 10. 3 zanoszę do mamy. Także resztę sadzam tutaj. Tutaj coś mi rozkwitło. Z tych, co wysiewałam. Nie mam pojęcia, co to jest. Może wy wiecie. Tutaj dzwonek już przykwita powoli. Jedna naparstnica też i ta piękna różowa. Mam nadzieję, że będę ich miała tu więcej. Wszystko, co wysiałam właściwie do tych tacek, to mi nie wyszło. Aż wstyd. Tutaj jakieś chwasty rosną, muszę je powyrywać. Tu to nie wiem, co to jest. Astry chyba? Przynajmniej tak wygląda. Jak wyjdą, to wyjdą. Tutaj łubin wielkości, nie wiem czego, lilipuciej. No i jakieś tam jeszcze rzeczy. Ale głównie to chwasty. Wczoraj widziałam jeża. Tu łaził koło nas. Wróciliśmy późno. Tam coś mi wyrasta też. No zobaczymy. Tu, wiecie, ostatecznie będzie ta grządka bylinowa. Więc tak naprawdę ona kończy się teraz tam, gdzie jest ta szałwia. Trochę wcześniej, bo są piwonie jeszcze. Miecze. No ale tu to wszystko będzie wysadzone. I wam jeszcze pokażę. O, kupiłam sobie taką pod kolana za piątaka chyba w tym Deals. Patrzcie, jaki ładny kosmos rozkwitł. Przepiękny jest. I tu jeszcze szybki update z łubinu, który też zaraz będzie kwitł. Tutaj ta żółta kulka też powoli. Tu ostróżka coś siadła, nie wiem, chyba ślimaki ją jedzą, ale posypane jest. A może już nie będą jeść? Zobaczymy. Ale tu coś, z czego się najbardziej cieszę, czyli rozkwitła moja pierwsza przepiękna ostróżka i będzie jeszcze tu kwitła. Bardzo na to czekałam. Bardzo chciałam mieć ostróżki w swoim ogródku. Tak samo jak chciałam mieć jeżówki. I też mam. I na zadupiu miałam, i tu mam. Więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Tu jeszcze chciałam wam pokazać, bo coś tu z jeżówką właśnie przyjechało. Ja ją kupiłam w sklepie ogrodniczym. Ale zobaczcie, to na pewno nie jest jeżówka z takimi białymi kwiatkami. Chyba chwast, co? Tu na dole to też widzę, te liście. Nie wiem, zobaczymy. Na razie nie wyrzucę. No ale ostróżka. Przepiękne. Jeszcze tu nowa doniczka. Nowa doniczka równa się nowa roślina. Wczoraj mój tato mówi do mnie. Kupiłem wam coś. Ja mówię, co nam kupiłeś? A on mówi oliwkę. Kupił nam oliwkę w Dino. Trochę jest, widzicie, taka przymarniała. Mam nadzieję, że uda nam się ją uratować. No zobaczymy. Widzę, że ma jak coś na liściach białego. Przędziorka być może. No ale będziemy ją ratować i musimy ją przesadzić. Widzisz? Ma takie... Wełnowcem. A, wełnowcem. Nie stawiaj tu blisko. No, zaraz ją zabiorę. No i z 30 zł za nią daliśmy, znaczy mój tato. Także zobaczymy, co z niej wyjdzie. A Adrian, co ty masz w ręce jeszcze? Pokaż. Miodunkę kupiliśmy. Wczoraj. Nie, nagrało się to. Pokazał wam fakera. I jedną posadziłeś z przodu, tak? A drugą możesz tu gdzieś wsadzić. Tu na przykład koło tej krwawnicy albo tam, jak wolisz, jak ci wygodnie. Będzie pasować jej to. Tu krwawnica z zadupia.
serduszka przekwitła, tu chwast muszę wyrwać. Tu jest trochę łąki, trochę kwiatów do płócienia, groszki, tam kobee. No i tutaj są dalie, rosną ładnie. Super. Teraz ta największa i najgorsza misja, czyli odkopanie choinki, która wylatuje stąd. Widzicie, Adrian już tu zrobił dół. Odkopał jej korzeń trochę, ale i tak jej nie idzie ruszyć. I co będziemy dalej z nią robić? Obwijać streczem i pakować na żuka. Taki jest plan. A co z tego wyjdzie? Któż to wie? Zapakujemy, no. Nie, takie rzeczy się robiło, nie? No, tutaj już jest w tą stronę luksusowo. Ziemia dosypana. Tam robimy. Część już jest i tutaj będzie jeszcze szła. Kora na kupie zgarnięta. No, także działamy, działamy. Jako, że tutaj pomidory też dosyć mocno już urosły, no to mam tyczki, sznurek i nożyczki i zaraz je podwiążę, żeby już nie leżał. W sumie żaden nie leży, ale mogłyby. Ciekawostek, nie wiem czy coś słyszycie, ale z ciekawostek to wczoraj tu za płotem, tym zielonym, była sarna i tam jest takie pole maków i ona w tym polu maków sobie skakała. Także widzicie, wyjechaliśmy z lasu, ale las jest cały czas z nami. Widzicie, co się zmieniło w tym krajobrazie przed wami? Coś tu. Nie ma. Adrian wczoraj wykopał choinkę, właściwie jodłę i zapakowaliśmy ją na żuka. Pokażemy wam później. Tak wygląda sytuacja z frontu. Wszystkie obrzeża i ścieżki skończone. Ziemi oczywiście brakło, ale to było wkalkulowane. Jeszcze jeden żuk ziemi tutaj wejdzie gdzieś tak. Teraz tylko kończymy ładować tą korę na pakę, może wlezie cała. To jest zajebista opcja, bo ja pakę tej kory kilka miesięcy temu tu przywiozłem, a teraz będę ją odwoził. No ale tak bywa. Także jeszcze może z godzinka tutaj nam została i będzie po robocie. Także jak widzicie, skończyliśmy robotę. Zrębka ścieżki wyłożono. Co? Zrębką ścieżki wyłożone. Kamienie ułożone. I BHP zachowane. Coś jeszcze dodać byś chciał? Chcielibyśmy podziękować Karolinie i jej tacie za folię. Tak, dzięki panie Bogdanie. Oczywiście podjechał i mówi, że trzymamy projekt na te kamienie. Ja mówię, że już trochę za późno. A on mówi, no to, że wygraliście klimatyzację w konkursie i poszedł normalnie na busa, nie? A na busie napis klimatyzację, pompy ciepła, coś tam. A ja nie... Tylko to aż okulary zdjęła, bo nie dowierzała. A ja nie szczaiłam, no o co chodzi? I nie poznałam. No, nie poznała oczywiście człowiek. A on zaczyna folię wyciągać i dopiero się strzeliśmy, o co chodzi. Także dziękujemy, że jedzie. Zrobił nam pan dzień, przynajmniej mi. Nie wiem jak tobie, ja się uśmiałam nieźle. Dobra, to co? Nie wygląda to może lepiej niż przed, ale na pewno wygląda inaczej. Ale może będzie lepiej jak skończymy. To się okaże. I na razie będzie przerwa w robotach, bo jutro jest wyprawa na Zadupie. No będzie robota na Zadupiu. I to tyle. Tak. Chcesz dodać? Nie, trzymajcie się ciepło i widzimy się w
Już nie wymyślaj. W którymś tam odcinku. No. Siema, nara, cześć. Do wiedzenia. Jajo.